No, długa była strasznie i potwornie męcząca rzeczywiście. Myśmy musieli nauczyć się robić w zupełnie nowy sposób, nauczyć się zupełnie nowego podejścia do robienia tego typu projektu. Wiedźmin, samo intro to było ponad 198, około 200 ujęć, to było jakoś tak. I samo poruszanie się w takiej ilości ujęć sprawnych, w których każde ujęcie składa się z kilkunastu warstw, a każda warstwa składa się z jakichś tam obiektów zrobionych w komputerze, obiektów trójwymiarowych, ale też elementów dwuwymiarowych, które były dodawane później, jakichś mgieł i tak dalej, więc każde ujęcie potrafiło mieć 100 warstw na przykład. To razy 200 ujęć. I to wszystko razem powodowało, że samo poruszanie się w takim projekcie było sporym kłopotem. Na początku nie mieliśmy struktury przygotowanej do tego, więc pierwsze chyba 8 miesięcy pracy nad projektem Wiedźmin to w ogóle nie była praca filmowa, to było budowanie struktury, budowanie sposobu pracy nad takim projektem. Jak zrobić to tak, żeby to się sprawnie robiło później? I sporo czasu na to straciliśmy, sporo błędów popełniliśmy na tym etapie, ale teraz robienie takiego projektu jest już o wiele łatwiejsze i dzieje się niemal automatycznie. Zespół się świetnie zgrał, świetnie to zaczęło działać, bo sam proces to jest taki jak przy innych produkcjach. No, zaczyna się od scenariusza, później jest storyboard, kolejne elementy, ale tutaj głównym problemem była skala. Naprawdę tak dużych rzeczy w HD z ubranymi postaciami, skomplikowanymi technicznie elementami, to jeszcze się w tym kraju nie robiło i dla dużej amerykańskiej firmy to jest pikuś zrobienie coś takiego, a myśmy musieli od zera zbudować pewne rozwiązania, napisać własne programy, zbudować pewną strukturę, która pozwoliła zmierzyć się w ogóle z takim projektem. To było wyzwanie główne.